Niezależnie od tego, gdzie jesteś, w jakim jesteś stanie i czy masz doświadczenie z medytacją, to dobry moment, żeby na chwilę się zatrzymać. Znajdź spokojne miejsce, gdzie przez parę minut nikt i nic nie będzie Ci przeszkadzać. Gratulacje! Prawdopodobnie włączając to nagranie podjąłeś decyzję o tym, że Twój czas i zdrowie są dla Ciebie bardzo ważne. To dużo. Pamiętaj. Jesteś u siebie. Upewnij się, że jest Ci ciepło. Załóż skarpety i jeśli chcesz, przygotuj koc. Jeśli nosisz okulary, zdejmij je. Spróbuj położyć się wygodnie. Konkretna pozycja nie ma znaczenia. Może masz ochotę położyć się na plecach i rozstawić stopy szerzej niż szerokość bioder. Jeśli tak, to skieruj parę razy szybkimi ruchami stopy raz na zewnątrz, a raz do wewnątrz. Może masz ochotę w podobny sposób pokołysać biodrami? Pamiętaj, że nic nie musisz. Jeśli masz ochotę zostać w swojej pozycji i nic nie robić, to też jest w porządku. Możesz też podłożyć poduszkę pod głowę lub kolana, jeśli to pozwoli Ci się lepiej odprężyć. Jeśli jednak szukasz pomysłów na odnalezienie komfortu, to przyciśnij ramiona, głowę i pięty do ziemi i unieś miednicę. Wyobraź sobie, że kierujesz kość łonową w stronę pępka. Odłóż z powrotem miednicę, a następnie rozłóż ramiona do boku i obróć dłonie wnętrzami do sufitu. Teraz obracaj głowę delikatnymi ruchami raz w lewą, a raz w prawą stronę. Skieruj głowę na prosto. Nie odrywając jej od ziemi, skieruj brodę w kierunku mostka. Wydłuż szyję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, zamknij oczy. Być może już w trakcie przygotowywania się do medytacji przychodziły Ci do głowy różne myśli lub odczucia. To zupełnie normalne. Przywitaj te myśli i uczucia z czułością. A teraz pomyśl o intencji, z którą chciałabyś rozpocząć tę medytację. Pozwól pojawić się jej spontanicznie i otwórz się w tym na to, co podpowiada Ci intuicja. Nie ma gorszych lub lepszych myśli. Jesteś Ty i Twoje potrzeby.
Jeśli nie przychodzi Ci do głowy konkretne słowo lub zdanie, pomyśl o uczuciach, za którymi tęsknisz i pozwól, żeby te uczucia wypełniały całe Twoje ciało. Skoncentruj się na pępku. Wyobraź sobie, że Twój brzuch jest jak balon. Z wydechem balon napełnia się powietrzem, a z wydechem staje się pusty. Otwórz się na dźwięk. Pozwól swojemu oddechowi wybrzmieć. Za chwilę usłyszysz nazwy różnych części ciała w dość szybkim tempie. Postaraj się podążać za moim głosem, koncentrując uwagę na wymienionych miejscach. Jeśli się zgubisz, pamiętaj, że to normalne. Postaraj się nie wracać myślami do części ciała, których nie udało Ci się poczuć. Spróbuj ponownie skupić uwagę na wymienianych przeze mnie miejscach. Gotowa? Gotowy? Zaczynamy. Duży palec prawej stopy. Drugi palec prawej stopy. Trzeci palec prawej stopy. Czwarty palec prawej stopy. Mały palec prawej stopy. Podeszwa prawej stopy. Prawa pięta. Prawa kostka. Prawa łydka. Prawe kolano. Prawe udo. Duży palec lewej stopy. Drugi palec lewej stopy. Trzeci palec lewej stopy. Czwarty palec lewej stopy. Mały palec lewej stopy. Podeszwa lewej stopy. Lewa pięta. Lewa kostka. Lewa łydka. Lewe kolano. Lewe udo. Lewy pośladek. Prawy pośladek. Zewnętrzne narządy płciowe. Kość łonowa. Brzuch. Lewa pierś. Prawa pierś. Dolny odcinek pleców. Środkowy odcinek pleców. Górny odcinek pleców. Lewy mały palec. Lewy palec serdeczny. Lewy środkowy palec. Lewy palec wskazujący. Lewy kciuk. Wnętrze lewej dłoni. Lewy nadgarstek. Lewe przedramię.
lewy łokieć, lewe ramię, lewy bark, prawy mały palec, prawy palec serdeczny, prawy środkowy palec, prawy palec wskazujący, prawy kciuk, wnętrze prawej dłoni, prawy nadgarstek, prawe przedramię, prawy łokieć, prawe ramię, prawy bark, kark, szyja, tylna strona głowy, prawe ucho, lewe ucho, broda, usta, prawy policzek, lewy policzek, lewa dziurka nosa, prawa dziurka nosa, lewe oko, prawe oko, czoło, czubek głowy, wróć do myślenia o swoim brzuchu jak o balonie. Balon napełnia się powietrzem. Balon staje się pusty. Zaobserwuj, czy coś się zmieniło. A teraz w rytmie twojego naturalnego oddechu postaraj się policzyć od 27 do 1. Wdech 27. Wydech 27. Wdech 26. Wydech 26. I tak dalej. Wdech 25. Jeśli w międzyczasie pojawią się myśli lub uczucia, pamiętaj, że to normalne. Wdech 24. Zauważ je. Wydech 24. I powróć uwagą do liczenia. Wydech 21.
Wydech. 11. Wdech. 10. Wydech. 10. Wdech. 9. Wydech. 9. Wdech. 8. Wydech. 8. Wdech. 7. Wydech. 7. Wdech. 6. Wydech. 6. Wdech. 5. Wydech. 5. Wdech. 4. Wydech. 4. Wdech. 3. Wydech. 3. Wdech. 2. Jeśli jesteś gotowa, gotowy, to wyobraź sobie płomień świecy. Zobacz, jak migocze i poczuj ciepło, które wytwarza. Kontynuując wyobrażenie o migoczącym płomieniu, powtarzaj w głowie sylabę. Jam. 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 Pozwól temu wyobrażeniu delikatnie się rozpłynąć. Przygotuj się na nowe doznanie. Do doświadczenia, którego zaraz Cię zaproszę. Przypomnij sobie, jak to jest czuć ból. Fizyczny lub psychiczny. Przypomnij sobie sytuację, w której go ostatnio odczuwałaś. Odczuwałeś. Pozwól sobie powrócić do tego uczucia, rozprowadzając go po całym ciele. Oddychaj głęboko. Cię przepływa przez całe Twoje ciało. Pozwól mu być. Wszystko jest dobrze. Uczucia. Myśli. Przychodzą odchodzą. A teraz przywołaj uczucie przyjemności fizycznej lub psychicznej.
spróbuj wyobrazić sobie, że wypełniasz tym uczuciem każdą komórkę swojego ciała. Teraz pozwól i temu odczuciu odejść. Powróć myślami do Twojej intencji na dziś. Co czujesz, kiedy o niej myślisz? Powróć do naturalnego oddechu. Intuicyjnie zacznij powoli się poruszać, przeciągać. Jeśli masz ochotę, możesz powoli położyć się na boku. Daj sobie czas. Poczekaj jeszcze chwilę, zanim zaczniesz robić coś innego. Bardzo dziękuję Ci za zaufanie. Pozwól sobie odpuścić. A Wszechświatowi wypełnić pustkę. Namaste.